Wiesz, choć kilka słów, jestem sam, czekam tu. Kilka słów wiedzieć chcę, jesteś gdzieś, napisz więc kilka słów, krótki list. Zrób to dziś, proszę cię, zrób to dziś. Dobry Bóg, on to wie, jestem sam. Napisz więc. Tak, nie chcę już, pójdę więc, nie wrócę tu, ty to wiesz, ja to wiem, rób co chcesz, nie pytaj mnie. Kiedyś przed chyba 5 laty udało mi się zrealizować takie wielkie marzenie, a mianowicie nagranie płyty z muzykami no, o takiej prowiniencji country, bluegrass, tak. Udało mi się namówić no, znakomitości polskiej sceny muzycznej, tak, na przykład na kontrabasie zagrał Roman Ziobro ze Starego Dobrego Małżeństwa, na gitarze pewnie znany wam albo nieznany Mirek Kozak, to są ludzie z Warszawy, wszystko, na mandolinie Janusz Tytman z Wrocławia kiedyś, właśnie, wrocławianie, Janusz Tytman, kto tam jeszcze, na dobro zagrał Jacek Wąsowski, tak, i tak dalej, i tak dalej. Te czasy fascynacji muzyką tak jakby country już mam dawno za sobą, ale pozostały te piosenki są fajne, bo one są takie antydepresyjne, powstały w czasach, jak mówiący te słowa totalnie odmienił na lepsze swoje życie, czy na lepsze to jeszcze nie wiadomo, wtedy przynajmniej tak mi się bardzo zdawało. Nie no, wszystko się zmieniło na lepsze. I teraz zagram numer, no właśnie, który się kojarzy też z wrocławskim artystą, bo piosenka nazywa się Jest jak w niebie. Ale nie jest to piosenka tego wrocławskiego artysty, który nazywa się... Lechia. Brawo! nie, to zbieżność tytułów jest zupełnie przypadkowa. A piosenka powstała pod wpływem tego, że wyprowadziłem się z małej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim, w której mieszkałem, w której utknąłem na kilkanaście lat, tak ugrzęzłem i po prostu coś mnie trzymało tam za nogi i wciągało coraz głębiej, po prostu w błoto, w bagno. I kurczę, już mi się prawie tam utopił w tym warmińsko-mazurskim bagienku.
I kiedy udało mi się wyrwać stamtąd, co prawda niedaleko, bo zamieszkałem w następnym miasteczku w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, tylko że trochę większym. Ale to też jest takie małe miasteczko w województwie warmińsko-mazurskim. W ogóle specyfiką tych wszystkich miasteczek jest patologiczna skłonność mieszkańców do takiego spożywania alkoholu nieumiarkowanego. I przed kilku laty wpadłem na pomysł, żeby też zmienić swoje życie, żeby ono było jeszcze lepsze, postanowiłem zatrudnić się w tak zwanym żłobku jako opiekun zmiany, to się nazywa. I poszedłem, żeby w końcu robić w życiu coś pożytecznego dla innych, żeby, nie wiem, pracować, wspierać rodzinę jakimiś pieniędzmi czy i tak dalej, i tak dalej. I poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i pamiętam, że pan dyrektor tego, w cudzysłowie, żłobka zapytał, jakie pan ma doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, a ja po prostu błysnąłem takim tekstem, że no, przez kilkanaście lat mieszkałem w małym miasteczku w województwie warmińsko-mazurskim i kurde, nie dostałem tej roboty. I całe szczęście, bo... Mam z tego miasteczka. Proszę? Mam z tego miasteczka. No tak, właśnie z tego miasteczka Olsztyna. No to... A, no właśnie, a w tym Olsztynie to tak, klimaty takie alkoholowo-patologiczne to są praktycznie wszędzie. Jest taka dzielnica Zatorze, ona jest w ogóle modna, olsztyńscy hipsterzy, tak, jeżeli są tacy, to oni tam kupują takie mieszkania w takich właśnie miejscach i tam próbują jakby zmieniać obraz tej dzielnicy. Ostatnio mój kolega, grafik, człowiek porządny, żona, dwoje dzieci, pracujący, tak, i w ogóle postawił samochód i postawił go w złym miejscu, no i przecięto mu wszystkie opony, bo okazało się, że postawił w złym miejscu. Kiedyś tutaj postawiłem mojego bolida tam w kącie i Donat przyleciał i powiedział, żebym go przestawił, bo tam parkuje taki troll, takim białym Mercedesem. Ten Mercedes tam stoi. Ja to pamiętam. Dobrze. Panie, panowie, dziewczęta i chłopcy, jest jak w niebie.